We wrześniu 2018 roku na Radzie Pedagogicznej stwierdzono potrzebę nadania imienia naszej placówce. Spośród kilku propozycji postać słupeckiego tekściarza Edwarda Fischera wybijała się na czoło i została jednogłośnie przyjęta zarówno przez grono pedagogiczne, jak i rodziców i uczniów naszej placówki. Ustalono, iż rok 2019 będzie rokiem nadania imienia Edwarda Fischera naszej szkole. Jeśli wymienię miejsce urodzenia, cóż ci to powie o moim miasteczku? Po grząskich łąkach brodzą tam wspomnienia i olszynami chylą się nad rzeką. Tak powiedział sam autor o naszym miasteczku, a my jako społeczność Szkoły Muzycznej Yamaha w Słupcy dołożymy wszelkich starań, aby to zmienić. Aby miasto Słupca było pięknie rozpoznawane i kojarzone z sylwetką i twórczością Edwarda Fischera. To właśnie szkoła Yamaha, tak jak ją obserwuję już od kilku lat, nieustannie, można powiedzieć, rośnie w siłę i ugruntowuje tą swoją pozycję na kulturalnej mapie, choć małej, ale zawsze naszego miasta. Także za tą współpracę pani dyrektor bardzo serdecznie dziękuję i gratulując dorobku chciałbym podziękować właśnie za to, że tworzycie nieustannie wartość dodaną. Wszystko jedno, już taki jestem, zimny brak.